Mam ten samochód. Czwarte miejsce w klasyfikacji generalnej wyścigu, rewelacja. No tak, bardzo się cieszę z tego wyniku. Nie spodziewałem się, że uda się wskoczyć na czwarte miejsce. Pierwszy podjazd był taki, kurczę, średni. Nie wiem, pozmienialiśmy później ustawienia w zawieszeniu i ten drugi już był naprawdę fajny. Chociaż nie ukrywam, że względem zeszłego roku trasa nie sprzyjała lepszym czasom, gdyż, kurczę, było strasznie brudno. Naprawdę na tych cięciach wszystkich było bardzo dużo kamyków i tego brudu naniesionego, także ciężko było jechać szybciej, ale no super, drugie miejsce w klasie, czwarte w generalce, bardzo zadowolony jestem. Jutro kolejny dzień i kolejna rywalizacja tutaj w Siennej. Tak, no jutro mamy, chyba będziemy mieć trochę inną pogodę, bo zapowiada się deszcz, także no też będzie na pewno ciekawie, zobaczymy, powalczymy. Bardzo dobry dla mnie weekend. Wczoraj czwarte miejsce w generalce, drugie w klasie. Dzisiaj udało się powtórzyć czwarte miejsce w generalce i wygrać klasę
Także jestem super zadowolony. No dzisiaj były bardzo trudne warunki. Był deszcz, był grat, także no naprawdę warunki były ekstremalne, ale no widocznie takie mi pasują, bo naprawdę dobrze się jechało, dobre czasy i także jestem super zadowolony. Jechałeś pierwszy raz w Siennej? To znaczy nie, ja debiutowałem w zeszłym roku w Siennej i to była jedyna trasa, którą, że tak powiem, jechałem w tym sezonie i znałem ją, dlatego no było troszkę łatwiej, ale trasa bardzo fajna i bardzo mi się podoba.